Idziemy w górę strumienia, bo tam najczęściej przechodzą wilki. Samiec chodzi z młodymi, ale teraz już jest taki czas, że młode się przemieszczają, więc jest szansa na to, że zobaczymy całą rodzinę, albo przynajmniej ślady po całej rodzinie. No dobrze by to było określić, ile ich jest i gdzie funkcjonują. Jak na razie w sumie dobrze się trzymają, nigdzie nie robią żadnych dziwnych ruchów na dole. Się skupiają na lesie i na jeleniach. Zresztą to widać też, jak jelenie się inaczej zachowują, nie? Tak. No, dzików nie ma za dużo, ale dziki na pewno też stanowią bazę pokarmową, bo widać po odchodach. Odchody z dzika są inne. Widać sierść dzika, ona jest twardsza. Włosy takie charakterystyczne. Dziki się pojawią jesienią, jak Bóg zacznie sypać. No, chciałbym tym dzikom założyć to obroże. To by było fajne, bo tego akurat jeszcze nie mamy. I to by nam też odpowiedziało. Ta nasza populacja jest dosyć specyficzna, nie? To nie jest taki dzik, który siedzi w kukurydzy cały czas. Główne zadanie, które jest związane z monitoringiem wilków, wynika z faktu, że są to gatunki, tak zwane przedmioty ochrony. Pełnią bardzo istotne funkcje w ekosystemie jako szczytowe drapieżniki, bo wpływają na populację ofiar. Inne gatunki również korzystają z ich pobytu. Praktycznie większość gatunków ssaków drapieżnych czy wiele gatunków ptaków również korzysta z tych ofiar wilczych. Czyli tam jest cały taki łańcuch pokarmowy, który się tworzy przy ofierze wilka. No, Doliny Strumieni to jest bardzo dobre miejsce na zasadzkę, skuteczne polowanie. Zawsze jest szansa, że któraś z ofiar się pośliźnie na jakimś tam na mchu, czy na jakiejś nierówności i nie może równowagi złapać, no i wtedy dochodzi do ataku. I możliwe, że tutaj akurat ta kość, którą tutaj widzimy, to może być właśnie po takim ataku, chociaż to już jest dosyć stare. Stare, bo zielone, ale widać, że tutaj działają. Ale prawdopodobnie no to jest kość długa, która została przegryziona przez wilki. No, leży tu już od jakiegoś czasu, więc to na pewno nie jest jakaś świeża sprawa, ale miejsce takie typowe. No jeszcze jak się doda, że tą ilość wykrotów, którą muszą tu jelenie pokonać, to zawsze jest duże prawdopodobieństwo, że gdzieś na tych kamieniach tak się pośliźnie, że nie będzie miał szans stać już. Zresztą tak, często tak. Te ofiary tak znajdujemy gdzieś w pobliżu. Tak. No, także chodźmy dalej, może znajdziemy jeszcze jakieś odchody albo jeszcze resztki ofiar. Może jeszcze będziemy mieli trochę szczęścia. Chciałbym powiedzieć coś o ochronie przyrody, bo to się zawsze wydaje, że to jest coś, co utrudnia wszystkim życie. Te mityczne cieczewie, które stwarzają dużo problemów dla regionu i blokują rozwój. Natomiast jak tak popatrzymy na to wszystko troszkę z boku i bez emocji i trochę na chłodno, to tak naprawdę ten cieczew, wilk i niepylak Apollo nawet nie wiedzą o naszym istnieniu i o tym, co my tutaj robimy, tylko gwarantują to, że ten region nadal jest tak piękny, jak był kiedyś. Jest to duży kapitał dla ludności lokalnej, żeby na tym budować swój przemyślany, zrównoważony, ale tak naprawdę zrównoważony rozwój. Już w ubiegłym roku ona miała 6 młodych, nie? Ona po prostu jest taka samica, co dużo rodzi. Ale to znaczy też, że są w stanie się tutaj wyżywić spokojnie. Tak. Ale może być tak, że one zrobią drugą watachę tutaj, czy to będzie za mały teren? Nie ma szans. Czyli tamte pójdą gdzieś, będą migrować. No, już coś znalazłem. No taki nie za stary, ale tu widać fragmenty kości. Sierści. Tak, sierść. To jest raczej po jeleniu. Ofiarą był jeleń. Może jednak coś tam z tego może będzie. Może jakiegoś markera się uda wyciągnąć. Tak, to jest zobaczymy. Istotne, bo później można fajnie identyfikować osobniki, nawet określać, jak migrują, ich zasięgi, skąd przyszły. Wilki od niedawna zajęły obszar karkonoszy na stałe. Utworzyła się grupa rozrodcza, jest to kolejny sezon, kiedy się rozmnażają.
Także sytuacja jest bardzo dynamiczna. Żeby wiedzieć, co się dzieje, czy mamy do czynienia z osobnikami przechodnimi, migrującymi, czy w czasie dyspersji, czy faktycznie z grupą rozrodczą, która ma swoje terytorium, poluje i wyprowadza młode, wykorzystujemy te wszystkie działania, o których mówiliśmy i które mogliśmy oglądać, czyli tropienia, gromadzenie tych informacji w bazie danych, gromadzenie danych genetycznych. Także to są te działania, na które się skupiamy, jeżeli chodzi o duże drapieżniki.